Obrazy Juliusza i Wojciecha Kossaków będzie można od dziś oglądać w Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Kossakowie to najpopularniejszy ród artystyczny w kraju. Wystawa pokazuje najważniejsze wątki twórczości przedstawicieli rodu, czyli tematy historyczne i batalistyczne, motywy odwołujące się do kultury sarmackiej i portrety. W sumie około 60 prac. W ten sposób Suwalskie Muzeum wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Wcześniej wystawa gościła w Muzeum Polskim w szwajcarskim Rapperswilu i Bibliotece Polskiej w Paryżu. Ekspozycja objęta jest patronatem narodowym prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Jej pomysłodawczynią, autorką scenariusza, realizatorką i kuratorką wystawy jest kustosz Eliza Ptaszyńska. Dziś podczas konferencji prasowej opowiadała o inicjatywie i zgromadzonych dziełach. Jest Juliusz, protoplasta rodu, i Wojciech, następca, a potem jest jeszcze Jerzy i potem jeszcze ktoś. I to jest taki ciąg, który trwa przez właśnie ponad 100 lat, gdzie ci artyści malują to samo i tak samo i pełnią tą samą jak gdyby funkcję w naszej sztuce. Stwierdziłem, że jednak może nie, obaj, Juliusz i Wojciech, to są zupełnie inni artyści i może warto pokazać, czym się różnili. I mam nadzieję, że jednak na tej wystawie to będzie widoczne, że jest to widoczne, bo rzeczywiście to, co jest wspólne, to jest tematyka i to, co jest wspólne, to jest ta funkcja patriotyczna, że to jest ta sztuka, która ma podtrzymywać ducha narodu i to sztuka, która ma właśnie budować tą wspólnotę, napawać optymizmem i dumą, ale jednocześnie to jest absolutnie inna mentalność, to są inne osobowości artystyczne, to jest inny czas, kiedy ta sztuka powstaje.